Witam wszystkich y, uczestników bardzo serdecznie. Witam również y, zgromadzonych tutaj ze mną w studiu y, y, prelegentów, nie prelegentów, moich rozmówców, panią Agnieszkę Wędę i panią Wioletę Chodkowską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiejsze nasze spotkanie jest poświęcone y, poświęcone jest y, komunikacji, komunikacji z uczniem, komunikacji z rodzicem, czyli podstawowej triadzie każdej szkoły, nauczyciel, uczeń, rodzic. Chciałabym również zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w naszym spotkaniu i zadawanie pytań. Bardzo chętnie będziemy na nie odpowiadać i mam nadzieję, że przez to nasze dzisiejsze spotkanie będzie dużo bardziej wartościowe. Kiedy mówimy o pytaniach, chciałam Was teraz zapytać. Bo każdemu z nas zależy, każdemu nauczycielowi, mnie osobiście naj bardzo, na tym, abyśmy budowały atmosferę, która pozwala się uczniowi rozwijać. Czyli dla mnie teraz podstawowym takim pytaniem jest, jak budować dobrą komunikację, efektywną komunikację i jak rozumieć pojęcie efektywnej, dobrej komunikacji. <laughs> No wydaje mi się, że e, przede wszystkim chyba trzeba zastanowić się, co to znaczy ta dobra komunikacja dla nas, tak? E, ponieważ e, e, prawdopodobnie też e, cel tej komunikacji znaczy się, jest różny czasami, tak? E, a więc ten, forma tej komunikacji, tak? Czy ten przekaz, e, jak on będzie wyglądał, będzie zależał od tego celu. Bo czasami może być to komunikacja dyrektywna, e, czasami może być to właśnie taki dialog prowadzony, tak? Więc mi się wydaje, że dużo zależy od tego, co my chcemy osiągnąć, tak? E. Mhm. Ja myślę, że przede wszystkim komunikacja to jest sposób na to, żebyśmy się porozumieli, bo to jest podstawowa sprawa, żeby. Obie, czy nawet trzy strony, o których dzisiaj będziemy mówili, a więc i o nauczycielach, uczniach i rodzicach, żebyśmy mogli między sobą wysyłać takie komunikaty, takimi informacjami się y, nawzajem wymieniać, żebyśmy byli zrozumiani. Bo myślę, że w tym często tkwi problem, że wymieniamy się informacjami mając. Pewnie jakieś swoje cele i swoje, swój zamysł w tym, ale nie zawsze jesteśmy dobrze zrozumiani, i myślę, że to jest właśnie ten problem, który ostatnio tak bardzo nam tutaj pewnie gdzieś ciąży na sercu, i dlatego warto o tym mówić. To w takim razie, słuchajcie, chciałabym, żebyśmy teraz właściwie zajęły się komunikacją z uczniem, czyli to, co jest nam najbliższe, bo z nimi pracujemy na co dzień i od czego zacząć. Jak zacząć dobrą y, współpracę z, z uczniami? No, dla mnie przede wszystkim to jest szacunek do młodego człowieka. Tak mi się wydaje, że e, jeżeli mam tak ustawiony priorytet, że ten młody, jeszcze mały, w moim przypadku, bo to jest edukacja wczesnoszkolna, e, mały człowiek, tak, e, może ze mną normalnie komunikować jako z osobą równorzędną. Co, co nie znaczy, że mam takie same prawa. Ale jeśli mam tak ustawiony priorytet, że on jest dla mnie równorzędnym rozmówcą, to ja go szanuję tak? w tej komunikacji. A jak go szanuję, to mi się wydaje, że za tym idą różne moje, na przykład zachowania. Tak? Czy jeżeli rozmawiam z nim i mówię, szanuję go, to na przykład uważnie go słucham. Patrzę mu w oczy, tak? nie zajmuję się tutaj czymś innym. Na przykład, tak? Słucham aktywnie, czyli jeżeli widzę jego twarz, tak, odpowiadam też werbalnie, albo mówię, że zrozumiałam to, co do mnie mówi, tak? Wczuwam się w jego rolę, no to wszystko mi się idzie właśnie za, za tym szacunkiem. Jeśli mamy tak ustawione tutaj te, to, ten, tą komunikację, właśnie, że to jest szacunek, tak, to, to wtedy po prostu to w naturalny sposób przychodzi. Ja myślę, wielu, że Ty mówisz też tutaj, jeśli Cię dobrze rozumiem, o takiej autentyczności tej komunikacji, bo jadąc tutaj dzisiaj do studia, zastanawiałam się nad tym, dlaczego często ta komunikacja z uczniami jest taka trudna. I myślę, że gdzieś jednak w tym wszystkim tkwi ten problem, o którym mówiłaś, to znaczy o tej autentyczności, że trudno jest uczniom autentycznie komunikować się z nauczycielem. Jeżeli czują brak autentyczności ze strony, no, ze strony tej, tej drugiej osoby, tak czyli ze strony nauczyciela, Myślę, że czasami się tak zdarza, że jednak my jesteśmy w swojej roli, czyli jesteśmy nauczycielami, mamy swoje życie prywatne, wchodzimy do pracy, jesteśmy w szkole i być może nie zawsze jesteśmy tak na 100% w tym, co nam mówią uczniowie. Dlatego ja myślę, troszeczkę przychylając się do tego, o czym ty mówiłaś, że najważniejsze w tym wszystkim jest autentyczność. Jeżeli uczeń dzieli się problemem, to rzeczywiście ten problem powinien być dla mnie ważny. Tu i teraz. Naprawdę powinnam się nad nim pochylić. Jeżeli to nie tylko przecież są problemy uczniowskie, ja myślę, że to już jest w ogóle bardzo wysoki stopień komunikacji, jeżeli uczeń chce się podzielić problemem, ale również taka codzienna ta współpraca, ta praca, kiedy mówię mu o jego postępach w nauce, o jego rozwoju, żeby to było rzeczywiste i takie prawdziwe, żeby on czuł, że mi rzeczywiście na tym zależy. Myślę, że to jest gdzieś taką, taką podstawową sprawą, która Myślę, nie jest łatwa do osiągnięcia. Tak, nie polskiego, więc mhm. y, masz y, z, do czynienia z różnymi uczniami w ciągu dnia, nie tylko z klasą, z której jesteś wychowawcą, ale generalnie mhm. pracujesz y, ile średnio uczniów dziennie się przez jakby to powiedzieć przez twoje ręce przewija? No, ja mam w tej chwili dosyć duży komfort pracy, ponieważ ja pracuję z trzema klasami w niepublicznej szkole, więc y, średnio no jest to, da, no nie jest to tak dużo jak w szkole publicznej, ale dalej sporo, ponieważ y, to jest w dalszym ciągu około 40 uczniów i to, to jest istotne, żeby dla każdego, y, każdemu coś ważnego powiedzieć, to żeby pokazać się od tej strony ludzkiej. No to co ci pomaga? Co ci pomaga w tym, w tym, że musisz chcesz udzielić uczniowi komunikatu czy informacji, co wspiera ten proces? Ja myślę, że dla mnie taką ważną rzeczą było zwrócenie uwagi na to, żeby informacja zwrotną, którą dajemy, którą ja daję uczniom żeby nie zapominać o tym, żeby dosyć często dzieci po prostu doceniać za różne rzeczy. Więc w momencie kiedy dostrzegam ich wysiłek, trud, pracę. Ja naprawdę nie spotkałam przez tyle lat jak pracuję, a pracuję ponad 20 lat, to nie spotkałam ucznia, który by w jakiś sposób nie włożył pracy w którąś część yy, Działalności, którą gdzieś tam w szkole mamy. Więc docenienie, dostrzeżenie tego, co uczeń zrobił, bardzo, bardzo mocno pomaga budować taką relację. Sam fakt, że widzę to, że się starasz, widzę to, że chciałeś tutaj jednak pokazać się od tej dobrej strony, to jest myślę pierwszy krok. I ja mi się wydaje, że my, my zapominamy bardzo często, że Yy, należy dzieciom, uczniom yy, mówić, niezależnie od wieku, poziomu, klasy, szkoły, yy, mówić, co one zrobiły dobrze. E, że nam się troszeczkę chyba wydaje czasami, przynajmniej ja kiedyś tak miałam, że się w dworze uczeń wie, co zrobił dobrze, tak? E, a to, to nie jest tak do końca, tak? Czyli każde docenienie, właśnie tak jak mówisz, Agnieszko, tak? Takich mm. małych, tak? Nie, nie czegoś wielkiego, nie wiem, że uczeń napisał dobrze sprawdzian, tak? Czy świetnie wystąpił. Małych na co dzień kroczków, takich konkretnych faktów, docenienie tego, tak? I mówię, powiedzieć nawet, doceniam cię, że... Mhm. Tak, tą, tę literkę napisałeś świetnie, tak? Doceniam cię, że zaopiekowałeś się, odziemiałam przypadek, zaopiekowałeś się swoim kolegą. Małe rzeczy doceniać na co dzień, nie? E, myślę, że to wtedy otwiera tą komunikację. Mhm. Dziecko docenione potrafi mhm. wtedy się otworzyć, tak? No i przyjść do nas chociażby z problemem. Na czym się różni y, waszym zdaniem docenienie od pochwały? Mhm. Wszyscy mówią, żeby chwalić, chwalić, ale wy mówicie ja. o docenianiu. To jest mhm. jakaś różnica? No, tak, tak. To docenianie um, to jest powiedzenie, konkret, przytoczenie konkretnego faktu. Yy, czyli mówię, Janku, doceniam naprawdę to, że dzisiaj zaopiekowałeś się maksem, które potrzebowało pomocy kolegi, koleżanki, tak? Czyli mówię, wyrażam swoją emocję, tak? W związku z tym, mówię o tym, że to widziałam, ale mówię fakt. No, bo to jest tak, że jeśli tylko mówimy, no fajnie było, ładnie było i tak te ogólniki, to dzieci dosyć często wydaje mi się, że do tego się przyzwyczajają i e, potem to nie robi na nich wrażenia. Czyli mhm. rozumiem, e, piękny ten rysunek e, jest docenieniem czy pochwałą? E, ja myślę że tak, że czasami można powiedzieć, że on jest piękny. Tak? Przychodzą gdzieś, bo można powiedzieć, tak, ale żeby nie zapomnieć o tym, że jeśli czasami mówię, że on jest piękny, szczególnie wykonałeś na przykład bardzo dokładnie to drzewo, tak? Albo ta wiewiórka ma, nie wiem, jest bardzo radosna, tak? Udało ci się, albo zrobiłeś pięknie plamę jakąś, tak? Na, tutaj sobie poradziłeś z tym. Mhm. Takie małe szczegóły. Tak, ja myślę, że w ogóle to jest. Zasadnicza różnica pomiędzy docenianiem a takim chwaleniem, bo tak jak powiedziała powiedziałaś o tych właśnie szczegółach, nawet szczegół czasami jest istotny, bo, bo widzimy, że w ten szczegół najbardziej zaangażowało się dziecko. Ale też jest w tym chwaleniu pewne ryzyko, ponieważ czasami razem z chwaleniem e, dokładamy coś takiego. Wiem, że ty zawsze. Będziesz to umiał. Wiem, że na Tobie zawsze można polegać. Jestem takie ryzyko, troszeczkę takiego, e, czasami potem przymuszania też dziecka, stawiania go pod ścianą, że Pani zawsze mówi, że ja zawsze. I to też e, myślę, nie sprzyja komunikacji, o której tutaj mówimy, bo jednak stawia znowu e, tę osobę, z którą się komunikujemy w takiej, w takiej relacji, że ja rzeczywiście będę musiał to zrobić. Tak, bo pani jakby tego ode mnie oczekuje. To jest dobre bardzo często, ale czasami też w pewnych sytuacjach nie, nieznacznych, ale myślę, że e, warto to podkreślić, że czasami jest taki moment, kiedy wiemy, że lepiej docenić za konkret niż za bardzo pochwalić e, w sensie takim, żeby po prostu potem nie, e, nie wygenerować z tego konkretnych kolejnych trudności, bo też tak się może zdarzyć. Poza tym mówimy, my dzisiaj oczywiście mówimy też o komunikacji ogólnej, ale przede wszystkim ta komunikacja ma dotyczyć dzisiaj procesu uczenia się też, tak? A więc jeśli to ma być proces uczenia się, a więc warto, żeby ta pochwała, docenienie właśnie dotyczyło konkretu, tak? Bo jeśli dziecko ma robić postępy, tak? To doceniamy to, informujemy dziecko, komunikujemy mu, co ono już potrafi robić, z czym sobie świetnie daje radę, tak? Na czym musi pracować, a czego nie potrafi. I tutaj no, potrzebne nam są fakty. Też bardzo długo myślałam, że wtedy, kiedy rozmawiam z uczniami, to przede wszystkim ich doceniam. Miałam takie naprawdę głębokie przekonanie. E, aż kiedyś e, byłam e, uczestnikiem takiego małego eksperymentu, w którym ktoś pokazał mi kilka przykładów, na które przykłady przede wszystkim zwróciłaś uwagę. Tam były dwa przykłady zrobione prawidłowo i jeden nieprawidłowo. I oczywiście, pierwsza rzecz, którą, na którą zwróciłam uwagę, no to był ten nieprawidłowy. I na pewno o tym w pierwszej kolejności w pierwszej kolejności chciałabym dziecku powiedzieć. I w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że jednak tak po prostu my działamy, tak psychologicznie jesteśmy zbudowani, że potrzebujemy powiedzieć szybciutko idąc z tą pomocą, że tutaj nie zrobiłeś tego dobrze. To był taki mój moment zastanowienia, i rzeczywiście szczególnie tego pilnuję, żeby najpierw powiedzieć to, co dobrze, bo nam nauczycielom, mi o sobie mogę mówić, bardzo, bardzo długo wydawało się, że kiedy nie mówię nic, to znaczy, że jest dobrze. A jak coś powiem, to, to, to znaczy, że tu trzeba popracować. I brak tego elementu doceniającego, y, niestety, ma bardzo duży wpływ na to, że jednak wówczas. Y, Dzieci nie są tak zmotywowane do tego, żeby jednak y, zrobić coś. Czyli mówisz procesu. o tej negatywnej komunikacji, mm -hmm. czyli tylko i wyłącznie pojawia się komunikat, że to jest błąd, tak, to jest źle. Ale dodam, bardzo często w dobrej wierze. W, My to robimy w dobrej wierze. My nauczyciele po prostu chcemy pomóc uczniowi i mówimy, co zrobił źle. A niestety y, zapominamy o tym, żeby powiedzieć, co zrobił dobrze. Y, I Korzystając też z moich doświadczeń, bo często spotykam się z nauczycielami, rozmawiamy o tym, to jest często tak, że mówią, szkoda czasu na to, żeby o tym mówić, bo przecież jest tak wielu uczniów, trzeba powiedzieć coś źle, żeby dziecko wiedziało, nad czym ma pracować. No i niestety, jeśli chodzi o komunikację, to właśnie jest ten, ten moment, w którym pewnie taka pierwsza bariera komunikacyjna się pojawia. Zaczęliśmy, <laughs> przepraszam, zaczęliśmy mówić już y, o barierach, o tym, co, co utrudnia. Powiedziałaś o tych negatywnych komunikatach, ale ja chciałabym jeszcze wrócić do tego, o czym obie mówiłyście, y, że udzielacie informacji, która daje uczniowi y, taką, y, ta, taką wersję Waszej wypowiedzi, w której jest, co jest dobrze, co i jak poprawić i jeszcze jak ma pracować. No to co jest podstawą do tego, że jesteście w stanie udzielić takiej y, dobrej informacji, takiego dobrego feedbacku? No ja myślę, że najważniejsza sprawa, żeby udzielić dobrego feedbacku, to najpierw trzeba też powiedzieć, czego się po najzwyczajniej w świecie oczekuje, czyli mówiąc innymi słowy, dać jasne kryteria, według których będziemy po prostu pracować. Y, podstawowa rzecz związana z tym, żeby dziecko wiedziało, co ma zrobić a Dla mnie, żebym wiedziała, do czego mam się odnosić, kiedy właśnie tę informację zwrotną udzielam. Hmm? Czy zdarza Ci się, że pomimo tych ustalonych kryteriów nagle ci się przypomina, o nie, zapomniałam. Kluczowa rzecz, ortografia. Mhm. To co wtedy? No, jest to bardzo trudna sprawa yy, i trudno. Trudno. Ja muszę sobie powiedzieć, że jeżeli zapominam o jakimś kryterium, y, to rzeczywiście zostawiam to w takim stanie, w jakim było, ponieważ umawiałam się. Kryteria są według mnie rodzajem umowy pomiędzy mną a uczniami, i w momencie, kiedy złamałabym tę umowę, ja sama czułabym się z tym, y, z tym niedobrze. Nawet jeżeli ta ortografia jest rzeczywiście z punktu widzenia polonisty bardzo, bardzo ważna, to jednak. Y, Trudno, tym razem zwrócimy uwagę na te rzeczy, na które się umówiliśmy. A i tak, jeśli tych kryteriów jest kilka, to i tak dzieci mają na co zwrócić uwagę. Więc, mimo że jest to bardzo trudne i, i czasami wręcz bolesne, to y, trzymam się tych kryteriów, które żeśmy sobie ustalili wcześniej. Ja myślę, że <laughs> ważny jest też cel. Świadomość celu. Y a więc jeśli ja na przykład, no dajmy na to na języku polskim, moim celem jest pisanie twórcze, rozpisywanie w ogóle dzieci, tak? Nie chodzi mi jeszcze na tym poziomie, czy w klasie trzeciej, czy czwartej, nawet nie chodzi mi o to, żeby zamknąć opowiadanie twórcze, pisemne w jakimś schemacie, tylko chodzi mi o rozpisanie dzieci, tak? A więc jeśli to jest moim celem, to zostawiam ortografię na boku wtedy, tak? Ja mówię o tym dzieciom, że ortografia jest dla mnie ważna bardzo, i kiedy będziemy robić już, takie, jak przyjdzie taki moment, będziemy pisać to opowiadanie, i ja będę już je oceniała gdzieś tam stopniem, tak? To wtedy sobie w kryteriach zapiszemy ortografię, ale w momencie, kiedy ja uczę dzieci rozpisywania się, jak rozpisać tego twórczego myślenia, to. Zostawiam ortografię po prostu, tak? I moim zdaniem, ten cel jest, jeśli nauczyciel wie, o co mu chodzi, i dziecko wie, o co chodzi nauczycielowi, tak? dokąd my zmierzamy, po co my to w ogóle robimy, czemu to ma co służyć, tak? to wtedy jest to po prostu proste. Tak? Mhm. Cel, za którym potem, tak jak powiedziałaś, Agnieszko, idą kryteria, czyli jak to już zrobić, tak? Ale ta świadomość celu, po co ja to w ogóle robię? Bo, bo, bo in, inny ten cel będzie na przykład, jeśli uczymy się piszemy coś, tak, uczymy mm -hmm. pisania dzieci. Inny cel będzie na poziomie klasy pierwszej, inny drugiej, inny piątej, tak. Te cele będą różne. Nawet jeśli ma to dotyczyć opowiadania, prawda, w klasie trzeciej, a w szóstej. Te cele będą bardzo mm -hmm. różne. Czyli z tego, co powiedziałyście, to niezwykle ważne w komunikacji jest uczciwość, autentyczność, yy, niewygórowane, powiedziałaś przed chwilą, wymagania, czyli takie, yy, na które, których możemy oczekiwać, że uczeń jest w stanie sprostać, Mhm. ale też y, niezbyt łatwe, żeby się uczył. Do tego y, umowa, czyli jeżeli umawiacie się na coś, to jest ona, y, jakby to powiedzieć, kluczem do tego, aby faktycznie zdobyć zaufanie ucznia. Mhm. I powiedzcie mi w takim razie, co teraz jest barierą, co najbardziej w Waszej praktyce zawodowej przeszkadza w takiej komunikacji, pomagającej uczniowi w procesie uczenia się. No, ja myślę, znaczy nie myślę, po prostu ja już to gdzieś tam sobie odkryłam chyba już lata temu, że u nas dla mnie dużą barierą jest po prostu ocenianie. Ocenianie w takim znaczeniu mm, krytyka, tak? Krytyka, oparcie się tylko na tym co jest właśnie nieprawidłowo zrobione yy, i takie Krytyka, ale nie w dobrym tego słowa znaczeniu, tylko takie krytykanstwo, tak? Czyli wytykanie komuś. Nie wiem, Agnieszko, wcześniej mówiłaś o tym, że, że my powinniśmy się, nauczyciele, my często wyłapujemy te błędy, tak? Na tym się skupiamy. Ja myślę, że to nie dotyczy tylko nas, nauczycieli. Myślę, że system e, szkolnictwa, który my przeszliśmy, dosyć opresyjny moim zdaniem system szkolnictwa, e, nauczył nas tego, że błąd jest bardzo ważny, mało tego jest pejoratywny, po, pejoratywnie odbierany po mm -hmm. prostu. Tak, To jest coś złego, niedobrego. I to robią nie tylko nauczyciele, to robią także rodzice. Między sobą to robimy. Ja no, często rozmawiam ze swoją siostrą, która gdzieś tam w Stanach też długo była, teraz znowu jest za granicą, i mówi: Rzeczywiście, jakoś my, Polacy, mamy mm, z różnych powodów, pewnie przyczyn, tak? Jakoś tak zakodowane, że, że jesteśmy bardzo nastawieni właśnie na to pokazanie komuś, co jest źle, co jest niedobrze, nie? Zapominamy o tym. I dla mnie to ocenianie, takie krytykanstwo. Y, jest y, smutną taką naszą trochę cechą. I ja na przykład staram się, pracując z dziećmi, mówić im o tym, tak? Mówić też właśnie, co to jest krytyka, kiedy ona jest konstruktywna, co to jest właśnie takie krytykanstwo i czemu jedno i drugie służy, prawda? I sobie omawiamy różne przykłady, tak? Czyli to to ocenianie, tak, negatywne ocenianie po prostu. Innych ludzi, i nastawienie się tylko na pokazanie drugiemu człowiekowi, yy, w czym on jest słaby, gdzie popełnia błędy, tak? A no nie dobrze, nastawienie się no. na tą właśnie pozytywne. Mamy ucznia yy, i popełnił błąd. To trzeba mu o tym powiedzieć, że popełnił błąd. Mówicie okay. o tym, że przychodzi taki moment oprócz tych pozytywów. Ale co zrobić z błędem, który się pojawia? Błędna wypowiedź, błędna praca domowa. Co zrobić z tymi błędami? Wiesz, Kościół, ja myślę, że tutaj jest oczywistą sprawą jest to, że jak się pojawia ten błąd, no to mówimy o nim. Ale wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej, w momencie, kiedy dziecko ma zbudowane też takie poczucie swojej wartości, tego, w czym jest dobre, to dużo łatwiej jest przyjąć informację, nad czym muszę pracować. I uważam, że to jest taka... To znaczy Przede wszystkim błąd i kultura pracy z błędem, to o czym mówiłaś wielu, jest bardzo ważna, żeby to nie było jakaś porażka, żeby to nie było odbierane w kategoriach tego, że to jest y, mój błąd, porażka, teraz nie wiem, jak, co, co, co mam z tym zrobić, a już co najgorsze, na przykład wstydzę się, że popełniłem błąd. Y, ja często dzieciom o tym mówię, że słuchajcie, popełniacie błędy. Chodzicie do szkoły i to jest naturalną koleją rzeczy. Gdybyście mieli nie popełniać błędu, błędów, gdybyście mieli wszystko umieć, nie chodzilibyście do szkoły po prostu. Tutaj chodzicie po to, żeby się uczyć. I e, no, błędy zdarzające się e, są naturalną sprawą. Inną rzeczą jest to, w jaki sposób my na te błędy reagujemy i e, jak, jak e, też co robimy w odniesieniu do ucznia, kiedy ten błąd popełni. Ja uważam, że świetnie, kiedy uczeń popełnia błąd, świetnie, jeśli robi to na lekcji i świetnie, kiedy możemy razem sprawdzić, na czym ten błąd polegał i co zrobić, żeby tego błędu w przyszłości nie popełnić. Więc sama umiejętność wyciągania wniosków z błędu uważam, że to jest coś, czego, czego powinniśmy dzieci uczyć w szkole, że właśnie błędy dają nam ten proces edukacyjny. A nie sukcesy. To znaczy, sukcesy też. One są bardzo potrzebne, bo one budują sukcesy, są takie bardzo e, motywujące na przyszłość. Ale nie byłoby sukcesu, jeżeli by się wcześniej nie popełniło ilość tam błędów. E, I umiejętność przyjmowania błędów jest czymś, nad czym myślę przede wszystkim w szkole powinniśmy e, pracować. Mhm. Jak wiecie co, powiem Wam szczerze, uwielbiam pracę z błędem. Wyjdę teraz z roli prowadzącej, ale faktycznie y, muszę przyznać, że uwielbiam pracę z błędem. Błęd jest, błąd jest chyba najbardziej wartościowym y, momentem lekcji, i y, ja naprawdę chwalę tych moich uczniów za błędy. Uważam za każdym razem, dziękuję za błąd, który popełnili. I ja myślę, że to jest to, o czym mówiłaś też wielu, bo to są małe dzieci. I w momencie, kiedy je wbijemy w te ramy, yy, takiego myślenia o sobie negatywnie, popełniłem błąd i co? No, no, nic. Ja ci dziękuję za ten błąd i to jest fantastyczne, bo wykorzystujemy i warto powiedzieć, do czego wykorzystuję. Bo teraz powtórzymy to wszystko, bo dzięki Tobie możemy wrócić do tego materiału. I czasami powiem Wam, że chyba ze dwa czy trzy razy udało mi się zbudować rewelacyjną lekcję na błędach uczniowskich i to wyszło fantastycznie. I zgadzam się z wami, że pierwszym momentem takim najistotniejszym w każdym kontakcie z uczniem jest wyjście z roli krytycznego nauczyciela. I otworzenie przestrzeni. Mhm. Wy cały czas o tym mówiłyście. Natomiast ja teraz chciałabym Was zapytać, yy, nadal pogłębić temat, czego uniknąć przede wszystkim. Mówiłyście, y, żeby nie krytykować, żeby wspierać i wspomagać, bo wtedy uczeń zyskuje. Y, zaczyna nam ufać przede wszystkim, a na tym najbardziej nam zależy, to Czego jeszcze unikać oprócz krytykanstwa? Mówiłaś o ocenianiu, ale powiedz mi, o jakim ocenianiu yy, mówisz, Wiola? Yy, Jakie ocenie miałam na myśli? <coughs> ja miałam na myśli takie ocenianie yy, ogólne yy, i nierozdzielanie od tego znaczy nie rozdzielanie tego, kim jest ten młody człowiek, tak? I co on robi. Że często to się zlewa w jedno, tak? a szczególnie to jest bardzo, bardzo ważne u tych małych dzieci. I Ty Kaziu powiedziałaś przed chwilą, że małe dzieci, jeśli my im mówimy, że ten błąd jest czymś niedobrym, to one potem postrzegają siebie jako kogoś, kto nie potrafi niczego zrobić. Dlaczego tak jest? Dlatego, że małe dziecko nie potrafi nie rozgranicza siebie i swojej pracy. Tak? I błędu popełnionego. A więc ta informacja do dziecka powinna być taka, żeby on zrozumiał, że on nie jest tym błędem, tak, nie jest tym, nie, czego nie potrafi. On jest sobą, a to, co robi, to jest tutaj tutaj obok. Tak? A więc to jest u małych dzieci jest to szczególnie ważne. Szczególnie. Ta, ta nieumiejętność, i to jest też jakby prośba też do rodziców, tak, że jeśli podają taką informację, że jest coś nie tak w pracy, tak? żeby rozgraniczać ocenę osoby. Z oceną tego, tego jakby zadania, tak? poprawności tego zadania, tak? czy błędów, które tam się pojawiają. I to jest dla dziecka bardzo ważne, tak? Czy nie ty jesteś zły, nie ty się źle zachowałeś, tak? tylko to zachowanie. Czy, czy to, to coś zrobiłeś, tak? E, błędy o to mi chodziło. Ja też myślę, że wśród takich błędów, które wiążą się z tym pojęciem oceniania, negatywnego takiego oceniania też jest coś, co można by było nazwać etykietowaniem. Że my dosyć często jakby wyrabiamy sobie opinię i ta opinia niestety ciąży już na tym dziecku. I to nasze myślenie czasami, a nie, no bo on sobie z takimi rzeczami nie poradzi. Albo on jest zawsze, to właśnie, bo to jest też myślę ważne, że wyrabiając sobie opinię o dziecku i nadając mu taką etykietę, Chyba sami sobie też pewną, pewną trudność robimy, bo y, i stawiamy też dzieci w trudnej sytuacji, ponieważ najczęściej niestety dzieci o tym, jakby myślę, że odczuwają, nawet jeżeli to jest ta zła etykieta, ale również wtedy, kiedy jest dobra. Czyli ty sobie zawsze poradzisz, ty zawsze jesteś na, najlepsze. Czasami może się okazać, że y, gdzieś przychodzi takie rozczarowanie, y, czyli że. To dziecko sobie nie poradzi, a przecież ma prawo sobie nie poradzić z jakąś sytuacją. Czyli niestety, y, wiecie, ta grupa takich prymusów, co my po prostu, a na nim zawsze będę mógł polegać, zrobię to, y, on to zrobi, to, 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 to co ja będę y, mu tam dam, to też jest duży błąd, w, jakby w utrudnienie w komunikacji, dlatego że potem może się okazać, że to dziecko sobie nie poradzi, a trudność pojawia się jakby po obu wówczas stronach. Y, także ja myślę, że to etykietowanie, zarówno to negatywne, wtedy kiedy mówimy, że nie, to dziecko sobie nie poradzi w tej czy tamtej sytuacji, y, może się skończyć zaskoczeniem i miejmy nadzieję, że pozytywnym, ale również trudną sytuacją jest ta sytuacja druga, kiedy na naklejamy tę etykietkę, prawda? Prymus i ty musisz zawsze. Y, też niełatwa sytuacja dla obu stron. Hmm. Ale to nie tylko prymus, bo. Ale też, no, jak często mówię, o, ty jesteś słaby z tej matematyki. Tak, mhm. a, a często to powtarzają, potem jeśli, jeśli człowiek tak mhm. tak powtarzają, no ja myślę, że tam dużo też w umyśle się dzieje, który jest sprawczy potem i rzeczywiście jeśli my w dziecko nie wierzymy, no to jak on no, może w siebie też uwierzyć samo, tak? A więc jeśli nadajemy taką etykietę, jak mówisz, tak, o, to, jest, to dziecko jest słabe z matematyki, mhm. tak? a o, to jest dobry humanista na przykład, tak? E i jeśli ja, to ze swojej praktyki 25-letniej, naprawdę, ja się bardzo na przykład w matematyce bardzo dokładnie przyglądam, co dziecko potrafi, a czego nie potrafi, bo potem się okazuje, że jeśli dziecko jest, no właśnie jak się mówi, słabe z matematyki, że tam się chowają różne, różne, różne umiejętności lub ich brak, tak? Ono jest na przykład, właśnie, nie daje sobie rady z czymś, bo na przykład ma problemy z czytaniem. No i czy ona jest łatwe, wtedy słaby z matematyki? Nie, ona musi trenować czytanie po prostu, tak? Mhm. Albo, nie wiem, no ta tabliczka słynna mnożenia, tak? bo dziecko nie rozumie, tak? I, i dlatego to etykietkowanie jest takie bardzo niebezpieczne. Ja uważam, że właśnie trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć, gdzie, w którym momencie jest ten problem, nad czym trzeba pracować i to musi być konkret. Ja chciałam wam powiedzieć, że czytałam o takich y, badaniach, oczywiście y, w Stanach y, robionych, bo tam jest większe pole do popisu, y, w którym y, dwie różne y, klasy y, przydzielono y, tym samym nauczycielom, przy czym Jedną z klas nazwano bardzo, jako uczniowie bardzo zdolni, zostali uznani. Druga z klas została uznana za uczniów słabych, za uczniów krnąbrnych, można, niezdyscyplinowanych. W każdym razie taki komunikat nauczyciele dostali. Okazało się, że tak naprawdę Ci uczniowie są zupełnie przypadkowo dobrani w tych klasach i właściwie nikt takich badań nie przeprowadził, czy oni są słabi, czy są geniuszami. Natomiast wyniki były niesamowite. Ci sami nauczyciele, ucząc w klasie, w której byli tak zwani geniusze, dawali dużo trudniejsze zadania dużo większe wymagania stawiali, mało tego, y, bardziej pobłażliwie ich traktowali. Drobne wybryki, jako, traktowali jako y, klasę wyjątkowo, y, 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 jakby to nazwać, y, brakło mi słowa. Jakiś incydent. Y, ale chodziło mi o to, że tacy energiczni są, że tacy Aha. zaangażowani. Inteligentnemu wolno. Tak, inteligentnemu <laughs> wolno, bo on taki jest wolny umysł. Natomiast y, Yy, druga, traktowano ich naprawdę jako yy, uczniów dużo słabszych, mhm. więc i wyzwania były dużo, na dużo niższym poziomie, ale i też drobne wybryki były uznawane od razu za bardzo poważne przewinienia. I właściwie to jest to, o czym mówicie. Etykietowanie powoduje, że zmieniamy punkt nastawienia. W ogóle nie patrzymy na ucznia z pozycji mhm. neutralnej. Tylko przez cały czas patrzymy na niego przez pryzmat tego, co już gdzieś tam sobie wyrobiliśmy jakieś zdanie. I ja bym chciała, żebyśmy to przełamywali. I chciałabym też, żebyśmy, żebyście pomyślały, i spróbowały, żebyśmy wspólnie odpowiedzieć, jak przełamać te stereotypy etykietowania. Yy, ja pamiętam, yy, rozgadam się trochę. Ale pamiętacie, jak nagrywałyśmy same siebie swoje lekcje mhm. i później wspólnie je oglądaliśmy. Ja zauważyłam, że pierwszym z komunikatów, jaki yy, dawałam, było, no powiem szczerze, trudno aż się przyznać. Niemniej jednak, słuchajcie, był bardzo negatywny. Był bardzo negatywny, bo napisałam, znaczy napisałam, mówiłam, podchodząc do uczniów, że oczywiście była wersja wstępna, czyli tak zwane za każdym razem, co zrobiłeś już dobrze. Mhm. Ale ten wyraz źle napisałeś. Tę, tę literę źle napisałeś. Tutaj źle policzyłeś. I kiedy to zobaczyłam, słuchajcie, to się sama siebie przeraziłam. Ileż jest faktycznie negatywów w tym? Pomimo, że daję pozytywny komunikat na początku, że to i to już jest zrobione dobrze, w to kryterium zostało spełnione, ale tu zrobiłeś źle. Jak z tego komunikatu wyjść? I powiem Wam, że no, oczywiście nasze wspólne spotkania bardzo, bardzo otworzyły mi oczy, bo zauważyłam, że można powiedzieć to samo, tylko w inny sposób. Ta litera nie jest tak kształtna jak poprzednia. Wyraz, który napisałeś, zawiera błąd. Zauważyliście u siebie też taką tendencję do y, takiego negatywnego komunikatu? Ja bym go nie nazwała negatywnym komunikatem, ale mm, mi się wydaje, że to jest to, o czym wcześniej mówiłam, że mm, to jest utożsamienie błędu z dzieckiem. Tylkoś teraz pięknie, pięknie podałaś tą jakby tutaj przykłady. tak? Mhm. Jak można nazwać ten błąd, nie identyfikując tego błędu z dzieckiem? rozdzielić po prostu, tak? I to jest bardzo ważne. Ale ja teraz tak jak tu rozmawiamy sobie, pomyślałam sobie no, rzeczywiście, że mm, jeśli chodzi o tą komunikację, u podstaw leżą pewne nasze stereotypy, które mamy w głowie, nie? Bo my potem coś właśnie mamy stereotyp i potem coś komunikujemy. I ja pamiętam takie swoje doświadczenie z dziewczynkami i z chłopcami, i wspomnę tutaj panią profesor Małgosie Żytko, którą serdecznie pozdrawiamy, jeśli ogląda. Na studiach powiedziała mi jedno zdanie, które mi bardzo utkwiło, że często dziewczynki na przykład są chwalone za ładne pisanie, a chłopcy za dobre rozwiązania. Ja wiem, na studiach sobie postanowiłam, że ja tak nie będę robiła. Że przyjrzę się temu dokładnie i będę gdzieś tam świadomie, mając taką świadomość, że my tak robimy po prostu, tak? Gdzieś na tym procesem panować. I ym, takie śmieszne doświadczenie, ponieważ my pracujemy takimi blokami badawczymi i zawsze na początku mieliśmy prowokacje dzieciom. I mieliśmy taką prowokację dotyczącą łamania reguł. I ja im obiecałam, że w miesiącu wrześniu nie mają ocen w klasie czwartej w ogóle, tak? I dopiero one się pojawią we wrześniu, jak oni, one zapoznają się z całym systemem, będą wiedziały co jak, jak funkcjonuje, tak, te kryteria i tak dalej. No i nastąpiło w ostatnim tygodniu września złamanie, to była taka prowokacja, żeby, o, o, no, żeby oni gdzieś, gdzieś jakieś refleksje powstały. Złamanie tego, zrobiłam im kartówkę, kartkówkę niezapowiedzianą z matematyki, tabliczka mnożenia. Yy. I co się zadziało w klasie? No, oczywiście emocje powstały duże. E, emocje, pojawił się płacz, tak, pretensje. E, a więc potem jak to wszystko się tam gdzieś wylało, usiedliśmy w kręgu i zaczęliśmy o tym wszystkim rozmawiać. Ale zanim zaczęliśmy rozmawiać, ja słyszałam, co mówią dzieci. Słuchajcie, no i co się zdarzyło? Dziewczynki ogólnie tylko płakały. I taką ja widziałam taką bezradność w ogóle, tak? Na tym że no, nic nie można zrobić, tak? że no, pani złamała regułę, niektórzy się denerwowały, ale nic potem dalej się nie działo. A co się zadziało chłopców? To było niesamowite. Oni zaczęli kombinować, co powiedzą w domu rodzicom. A więc u mnie wtedy powstała taka jednak refleksja, że my stereotypowo właśnie postrzegamy Płeć i gdzieś chłopcom tak, przyzwalamy na kombinowanie, na przykład, tak wy, wy, wymuszamy, nie wymuszamy, tylko prowokujemy ich, na przykład w matematyce właśnie tak, do kombinowania. Przymykamy oko, jak na przykład niestarannie piszą, tak? A niestety u dziewczynek jest tak właśnie, ładnie się zachowuj, tak, bądź grzeczna, nie kombinuj. Tak? I, to, i ja myślę, że jak mamy ten stereotyp niestety w sobie, a mamy w większości też jeszcze tak, no to wtedy komunikat często jakby tutaj um, jest utwierdzeniem dziecka w tym. To takie bardzo dla mnie mocne, mocne wydarzenie, które mnie, Kasiu, uwrażliwiło bardzo na to, jakby co ja mówię do dziecka, tak? Mhm. Agnieszko, masz podobne doświadczenia. <grym> Ja myślę, że ja się już troszkę właśnie podziłam wcześniej, mówiąc o tym, o tym etykietowaniu, może nie o stereotypach, bo kiedy wielu opowiadałaś, to myślałam o dziewczynkach, które zupełnie łamią te stereotypy, i ja mam to szczęście chyba, że, że moje dziewczynki niekoniecznie, tak, te, z którymi pracuję aktualnie. Natomiast wydaje mi się, że jednak czasami zdarza mi się popadać w te Etykietki, które sama sobie wyrabiam, tak że po prostu wiem, że to, to dziecko na więcej stać, więc od niego będę oczekiwała trochę więcej, a od kogoś trochę y, innego trochę mniej. Myślę, że to często jest rzecz, która się w ostatecznym rozrachunku może nawet dobrze skończyć, czy nawet użyjmy tego słowa opłacać, że rzeczywiście y, można kogoś motywować bardziej. Y, natomiast myślę, że trzeba bardzo uważać, żeby nie popaść... Y, no, no, no nie, nie popełnić tego błędu zarówno jeśli chodzi o, o myślenie o tym dziecku i, i, i zabieranie troszeczkę e, tego potencjału, który być może ma, ale też e, jeśli chodzi o temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli w tej po prostu komunikacji e, dziecko może najzwyczajniej w świecie wyczuć, że od niego się troszkę mniej oczekuje i to też może spowodować to, że e, jakby też zamknie się na niektóre sytuacje. Hmm. Pamiętacie y, takie stwierdzenie, moja mama mi często mówiła i y, y, jak często, znaczy się przy, z, przy każdej zmianie szkole, szkoły, czyli z, wychodząc z podstawówki do liceum Ta, i tak dalej. To, to, to był powiedzieć? taki moment, w którym jak dobrze zaczniesz, to wszyscy nauczyciele cię później będą lubić i pojedziesz na y, dobrej opinii później. Hmm. I faktycznie, faktycznie tak jest, to jest to, o, tym, o, czym, o czym mówisz. Ja niestety też u siebie y, zauważyłam y, taką tendencję, ale to, to trzeba być po prostu świadomym tego, mm -hmm. co się robi i świadomie y, przełamywać te teoretypy. Ja naprawdę wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby nagrać swoją lekcję, nagrać się obejrzeć, y, obejrzeć sposób, w jaki komunikujemy się z uczniami, jakie wydajemy polecenia, jakie wydajemy. Ja przypominam sobie za każdym razem, kiedy mam warsztat w szkole, to mówię o teorii czerwonego stołu. Ja mówię: bardzo proszę, nie każdy z Państwa wyobrazi sobie czerwony stół. I co wychodzi? Każdy myśli o innym zupełnie, nie o takim, o którym ja pomyślałam. Ja mówię: tak jest z naszymi uczniami. To, że ja coś powiem, nie znaczy, że zrozumiał mnie dokładnie tak samo mój uczeń. I To jest podstawą dobrej komunikacji. Myślę, że nie uciekajmy od tego, że my też popełniamy błędy. No tak? I że jesteśmy, nie jesteśmy nieumylni. Natomiast, yy, tak myśląc o tych naszych uczniach, co sądzicie o stwierdzeniu mamy trudnego ucznia? Trudnego ucznia i trudno z nim rozmawiać. No jak można rozmawiać, on jest bardzo trudny. Co sądzicie o takim stwierdzeniu? Ja myślę, że to jest tak, że to. Mm. No cóż, trudny uczeń, czyli uczeń, który po prostu nie spełnia naszych oczekiwań po prostu. My mamy jakieś mhm. oczekiwania, wyobrażenie, jak, jak ten uczeń powinien funkcjonować, tak? I on się nie wpisuje w nasze wyobrażenie. I chyba tak zazwyczaj oceniamy takiego ucznia, tak? A tak naprawdę po prostu ten uczeń zazwyczaj nie daje sobie coś, z czymś rady, nie? Tak, tak mi się wydaje, że to jest dla nas trudna sytuacja, ale... Yy, ale my ją przerzucamy tak naprawdę na ucznia, bo, bo my czasami nie radzimy sobie z taką sytuacją, prawda? I to też jest naturalne. I ja pewnie dużo takich sytuacji też przeżyłam jako nauczycielka, e, z którymi nie wiedziałam na początku, co zrobić, e, a chciałam dobrze. Naprawdę chciałam pomóc, tylko nie wiedziałam jak, tak? E, albo robiłam coś pochopnie, tak? E, brak doświadczenia. E, i wtedy no, gdzieś tam padało to okres. no to trudny uczeń jest, tak? Ale no, ta sytuacja jest trudna i my sobie z nią nie dajemy rady. Dlatego tak, znowu, etykieta. Nie? Ja właśnie myślę, że to trudny uczeń to jest taki e, uczeń e, w takiej sytuacji, w której m, trudny, e, on ma jakiś kłopot, nie potrafi sobie poradzić. Ale też jest to druga strona my nie wiemy, jak sobie poradzić z tym uczniem, mm -hmm. i wtedy popełniamy szereg błędów, które najczęściej jeszcze pogłębiają trudną sytuację, i coraz to nam ciężej się z tym uczniem porozumieć. Ja myślę, że wtedy właśnie warto zdać sobie sprawę, że na przykład ja popełniam błąd albo nie radzę sobie i dobrze by było, jakby zaprosić kogoś do tej współpracy. Czasami to jest po prostu potrzebne, moim zdaniem. Ale też to, o czym ty mówiłaś wielu, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie, pomyśleć, w jaki sposób ja mogę pomóc temu dziecku. To jest strasznie trudne moim zdaniem, bo my jesteśmy ludźmi, jako nauczyciele, i w momencie, kiedy też wchodzą nasze emocje, bo uczeń nie spełnił oczekiwań. My chcieliśmy, żeby się zachował tak, sądzimy, że powinien tak, a on właśnie tak nie chce i wtedy włączają się nasze emocje, nasze myślenie o tym, ocenianie z całą pewnością oczywiście ucznia zaraz w myślach. Natomiast ważne jest to, żeby, żeby. Ja, kiedyś mnie bardzo coś zainspirowało z takich tych wykładów, tedów, które czasami można gdzieś tam obejrzeć na YouTubie, takich edukacyjnych, była taka nauczycielka z 30-letnim stażem, amerykanka, i ona mówiła o swoich doświadczeniach i powiedziała tak, to, że nie lubimy, nie lubimy każdego ucznia, to jest jasne ale nie każdy uczeń powinien o tym wiedzieć, że my go nie lubimy, a wręcz nawet e, żaden uczeń nie powinien o tym wiedzieć. Więc w, jakby zachowanie się profesjonalne nasze w tej sytuacji, kiedy odłączymy te emocje, jeśli to jest możliwe, i pomyślimy, dlaczego to dziecko się tak zachowało, to już myślę, że to jest pierwszy krok do właśnie tej... E, Konstruktywnej, efektywnej komunikacji, coś co, by, coś, co na pewno pomoże. Ja, a propos tego, co powiedziałaś, to chciałam tylko powiedzieć, że na jednym z wykładów ostatnio usłyszałam, że mamy dwa rodzaje uczniów: tych, których lubimy, i tych, których powinniśmy lubić. Mhm. I powiem Wam, że bardzo mi to zapadło w pamięć bo jak każdy człowiek mam wokół siebie ludzi, których y, lubię z natury, po prostu tak on, i takich, których może lubię mniej, ale na to lubienie na pewno zasługują, tak jak każdy z naszych uczniów, chociaż niewątpliwie wprowadzają nas w stan y, nieważkości w sytuacjach <laughs> bardzo trudnych, kiedy zupełnie nie wiem, co mam z tym zrobić. Ale przyznanie się, tak jak powiedziałaś, przed, bo obie powiedziały się przed samym sobą, że mam z tym trudność. Ja naprawdę stanęłam pod ścianą, i ja nie wiem, co zrobić. Mhm. Ale ja właśnie myślę, że, że to wynika z tego, że naprawdę ja w to wierzę, że większość nauczycieli chce naprawdę dobrze uczyć. Po prostu, tak? I wspomagać tych młodych ludzi. I ja myślę, że to wynika właśnie często z tego, że my jesteśmy tacy bezradni w tej sytuacji, że my nie wiemy, co zrobić. Czasami um, też um, no, jakby dochodzi do tak zwanej projekcji, czyli my sobie wyobrażamy, że ten uczeń zrobił nam to na złość, tak? Ale kiedy nie jesteśmy bezradni, no to właśnie powstaje to napięcie, powstaje czasami agresja, czy słowna na przykład, tak. I ja myślę, że um, wystarczy. Jedna magiczna rzecz. Ja tak uważam: po prostu czasami wysłuchać tego ucznia. Ja to odkryłam, a właściwie dzięki naszej pani psycholog szkolnej, bardzo mądrej, doświadczonej kobiecie, która mówi: Słuchajcie, po prostu słuchajcie czasami. Nie trzeba naprawdę nic robić, jeśli to dziecko przyjdzie, czy jeśli się otworzy, tak, czy zapytać go o to i po prostu posłuchać i nic nie robić. I, i czym bardzo często to powoduje. Że to napięcie w uczniu tak spada, że samo możliwość, żeby uczeń się wypowiedział, no właśnie czyni cuda w cudzysłowie, tak? W cudzysłowie, przepraszam. A, e, że to jest naprawdę potężne narzędzie, którego my nie doceniamy. Nie doceniamy. Potrzeba do tego wszystkiego czasu. Myślę, że jak w edukacji wczesnoszkolnej, tego, tych momentów, w których jesteśmy razem z uczniem, jest dużo więcej. Myślę, mm -hmm. że trudniej jest z klas, klasami starszymi, zwłaszcza jeżeli jestem wychowawcą. I mam jedną godzinę wychowawczą i kilka chwil w ciągu dnia, jeżeli uczę polskiego czy uczę wiodących przedmiotów, mam tego troszeczkę więcej. To, to jest trochę lepiej. Tak, to, to wtedy mam trochę lepiej, ale ja uczę geografii, chemii, biologii, fizyki, to ten kontakt z uczniem jest dużo, dużo rzadziej efektywny, jakby to powiedzieć, bo to, że się z nim spotykamy, to jest jedno, ale... Że, że mamy, mamy mało czasu dla niego to jest drugie. Jedna z naszych uczestników zadał nam pytanie, dlaczego matematyka jest negatywnym przykładem? Dlaczego jak trudność, to z matematyki. Wiolu, powoływałaś się na matematykę. <śm> 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 Um, dlaczego trudność, to ja Nie wiem, dlaczego podałam ten przykład, bo uczę czterech przedmiotów. Y, natomiast niewątpliwie powiem tak, z jednej strony największe sukcesy, jakie mam, mam właśnie z matematyki. Y ale to jest właśnie dzięki tej komunikacji, dzięki dobrej komunikacji z uczniem, dzięki temu, że pozwalam mu na popełnianie tych błędów, dzięki temu, że rozróżniam błąd od ucznia, y dzięki temu, że opieram się zawsze na konkretach, dzięki temu, że nie mówię, że uczeń jest y nie, nie, nie widzę ucznia, czy on jest dobry, czy słabszy, czy lepszy z tej matematyki, tylko widzę bardzo konkretne przykłady, tak? A więc mam tutaj najwięcej sukcesów. Z drugiej strony. Jakby moje doświadczenie w szkole, kiedy pracuję, jakby no mi się pokazało tak, tak, że najwięcej zawsze tych problemów rzeczywiście ta matematyka rodzi, ale ja myślę dlatego, że właśnie ta komunikacja to jest bardzo zaburzona. Tak? że tu nie chodzi o samą matematykę jako przedmiot, tylko matematykę. o to, że nie zastanawiamy się czasami, z tego co zrozumiałam, że nie zastanawiamy się nad, nie zastanawiamy się nad tym, że uczeń nie ma kłopotów z logicznym myśleniem, tylko z abstrahowaniem i tak dalej, z liczeniem, dodawaniem, dodejmowaniem, czyli wykonywaniem operacji matematycznych, tylko po prostu z banalną rzeczą, na przykład trudność z czytaniem, mm -hmm. zrozumieniem niektórych mm -hmm. wyrażeń, niektórych określeń być może warto przyjrzeć się temu bliżej a nie od razu mhm. twierdzić, etykietować, tak jak mówicie, że uczeń ma kłopoty z matematyki. Zaraz mi się przypomina mhm. nasza Danusia Sterna, która została y, matematyczką, a y, została nią dzięki temu, że nauczyciel dał jej wolną rękę i pozwolił jej doświadczać matematyki i bawić się nią. Mhm. Ja odnośnie tego chciałam też dodać tutaj, że mam taką uczennicę, która y, słabo czyta. I ewidentnie ma kłopot, nie lubi tego robić. I prowadzę warsztaty, zajęcia. Właściwie to są warsztaty matematyczne, w których, do których ona się zgłosiła. Warunek był taki uczestnictwa w tych warsztatach, że uczeń y, biegle czyta. Ponieważ oni też dużo sami pracują, a ja jestem takim wsparciem, takim facilitatorem właściwie. Na tych warsztatach. Oni sami siedzą, rozwiązują problemy matematyczne w grupach, w zespołach, bo na tym to polega. I słuchajcie, ona się zgłosiła, że ona bardzo by chciała przyjść najpierw zobaczyć, co się dzieje. I ja mówię, więc wiecie, pierwsza myśl? Gosiu, no za słaba jesteś, prawda? <noise> Ale nie, proszę państwa. Gosia, Zosia czy Marysia za każdym razem przychodziła i siadała do tych zadań, słuchajcie. I je robiła. Ciężko szło, bo ciężko, bo trzeba było czytać. I wiecie, że ona po prostu lubi matematykę i to nie jest trudnością matematyka. Dla niej trudnością jest czytanie, ale dzięki temu, że lubi matematykę i chciała uczestniczyć w tych warsztatach, coraz lepiej czyta. Więc y, doceniajmy to, co uczniowie też y, chcą nam pokazać. Hmm i co, co lubią robić i wykorzystujmy to. A już chciałam powiedzieć, Basiu, nie absolutnie. Mhm. To nie ten etap. Natomiast dzieciaki same wiedzą, jak sobie z niektórymi rzeczami poradzić. Kasiu, ja chciałam jeszcze, ja dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo e, tak cały czas myślę o tym też, dlaczego rzeczywiście z matematyką tu jest jakiś, jest jakiś rodzaj problemu. I sobie zdałam teraz sprawę, dlaczego. Yy, dlatego, że w matematyce dosyć bardzo szybko yy, w naszym polskim programie wchodzimy na ten poziom myślenia abstrakcyjnego bardzo szybko, już w klasie trzeciej wchodzi się na pojęcia abstrakcyjne, które są kompletnie dzisiaj niezrozumiałe. Jeżeli nie robimy tej matematyki czynnościowo, tak? i jeżeli, a mówimy dzisiaj o komunikacji, nie sprawdzamy, na ile dziecko rozumie to, co my do niego mówimy, to wtedy mogą powstać te problemy komunikacyjne, tak? A więc no, pracując z młodszymi uczniami, ale pewnie ze starszymi też, dobrze by było, żebyśmy bardzo często sprawdzali, czy nasi uczniowie nas rozumieją. A w matematyce, tak jak mówię, tych pojęć niezrozumiałego słownictwa, tak formalizmu jest bardzo dużo. A więc tym bardziej wymaga to, żebyśmy bardzo często upewniali się, czy nasi uczniowie rozumieją zadania, nasze polecenia, tak, to, co robimy na zajęciach. I tutaj chyba tkwi to sedno. Tak? Oczywiście to w innych obszarach też jest bardzo ważne. Tak? Jeśli ja mówię coś do ucznia, no, mówimy o tym celu, kryterium, czy wy to rozumiecie, tak? I bardzo się często okazuje, że czegoś nie rozumieją. Jak pojęcia są rozumiane? Wczoraj robiłam sprawdzian z ekosystemów i między m.in. łańcuchy pokarmowe. I zawsze się obawię do łez, jak to sprawdzam, i miałam wczoraj łańcuch pokarmowy, słońce, plankton, sardelka. Mhm. I po prostu, no i to sobie myślę, no jak dziecko, wydawałoby się nam normalny wyraz, tak? No, sardynka, ja domyśliłam się pewnie, że o to chodzi, tak? Sardelka, czyli to pojęcie nie jest ugruntowane, a nam dorosłym się wydaje, że to jest takie oczywiste dla dziecka, tak? A co dopiero mówić o, o tych pojęciach matematycznych, których jest. Ja uważam, że za dużo. Za szybko wchodzimy na ten y, 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 um, poziom myślenia abstrakcyjnego, y, a dzieci są do tego niegotowe. O tym moglibyśmy napisać zapewne pracę doktorską, ale chciałam tak y, zebrać to, co już powiedziałyście, że cel, że kryteria, że jasne, że umowa, umowa, której się nie łamie, y, bo jest to, jak w banku y, jeżeli złamiesz, to ponosisz jako nauczyciel konsekwencje tego, ale też mówisz o tym, żebyśmy próbowali zrozumieć ucznia, czyli sprawdzajmy, czy mówimy tymi, tym samym językiem, mhm. czy teoria czerwonego stołu nie ma zastosowania w tym momencie, mhm. bo wydaje nam się, że wszystko jest zrozumiałe. Tutaj jest, mamy dobrą metodę, to tak właściwszy dzieląc się, na przykład parafrazowanie, tak, jest bardzo dobre na przykład, mhm. tak? Czy dobrze zrozumiałam, że. No zwłaszcza jeśli chodzi o te kwestie takie czasami wychowawcze, emocjonalne, tak? yy, dzieci gdzieś tam się otwierają czasami, ale nawet jeśli no, normalnie czy dobrze zrozumiałam, że tak? W czym ja ci mogę pomóc, tak? yy, Jakby, żeby dziecko, żeby cały czas sprawdzać. Czy ten komunikat, mhm. czy my odbieramy w cudzysłowie na tych samych falach, jak to się mówi, mhm. nie? Czy my dobrze dziecko rozumiemy? Czyli parafrazujemy i dziecko może nam odpowiedzieć, że tak, o to mi chodzi. Ale też mhm. uczeń może sparafrazować. Tak, też, to, też tak. tak. Jak rozumiesz to, co powiedziałam? Tak, tak. jak rozumiesz. Czyli ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, bo powiedziałeś ci o informacji zwrotnej yy, i o tym, że jest ona ustna i pisemna i tak może być. Czy sprawdzacie faktycznie. Ile uczeń zrozumiał z tej informacji? Jak, jakby to powiedzieć, czy wie już, jak ma dalej pracować? Czy, czy zadajecie sobie taki trud, żeby to sprawdzić? Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby on no w ogóle rozumiał tę informację zwrotną. To jest częsta bariera, ponieważ... Wtedy, kiedy opowiadam, ja opowiadam o swoich doświadczeniach związanych z oceniem kształtującym informacją zwrotną, to bardzo często się spotykam z tym, że, że, że nauczyciele mówią, że też próbowali, że mieli gdzieś takie swoje pierwsze doświadczenia, ale zauważyli, że uczniowie po prostu tej informacji zwrotnej nie przyjmują albo przyjmują ją w zbyt małym stopniu Jakby za, za, za mały jest efekt, ten dodatnia korzyść dla samego nauczyciela. Bo widzi, że ten, ta, ta informacja zwrotna po prostu jest albo niezrozumiała, albo y, niezrozumiana, albo po prostu nieprzeczytana. Więc to jest bardzo ważne, żeby, żeby się upewnić. No, y, dla mnie najważniejszym sprawdzianem tego, na ile ta informacja zwrotna była y, zrozumiana, jest to, w jaki sposób była wykonana poprawa. Czyli y, jeżeli widzę dalej, że, że, że to jeszcze nie jest to, to być może ta krótka informacja, która była na początku, była niewystarczająca i musimy to pogłębić. Musimy do tego wrócić. Ja tak zastanawiam się, właśnie nad tym twoim pytaniem i tak zobaczyłam teraz, e, że takim komunikatem, formą komunikatu jest na przykład podsumowanie zajęć, e, robienie refleksji z dziećmi, tak? Okay. Dają nam, inform nam dają informację zwrotną na ile oni e, coś zrozumieli. Tak? To może być proste zadanie na koniec lekcji, to może być napisanie czego ja się dzisiaj nauczyłem, nauczyłam, e, to może być e, ułożenie jakichś pytań tak e, do tej lekcji, e, którą mieliśmy. E, a poza tym ja na przykład uwielbiam dzieciom zawsze mówić o tym, żeby oni wszystkie jakieś swoje notatki, to co miało w głowie, rysowali mi na z, bok, na, z bok, na przykład piszą sprawdzian, tak, albo jakąś m, rozwiązują zadanie. Ja zawsze proszę, nie róbcie tego na oddzielnych kartkach. Piszcie to tam, gdzie to rozwiązujecie, tak, bo ja wtedy widzę, co się dzieje też w waszych umysłach i to jest dla mnie rodzaj komunikacji też, tak. Eee... No i znowu matematyka, na przykład, tak? <laughs> <Po prostu> dużo <laughs> dzieje w głowach dzieci, eee... a ja tego nie widzę, a więc też nie mam szansy wtedy zobaczyć. W tym całym procesie, co dziecko już potrafi, a gdzie jest właśnie ten błąd, żeby pracować na tym właśnie tej błędzie. A więc zawsze proszę, nie ścierajcie, piszcie jak najwięcej. Ja z tych notatek waszych tak, odczytam, co w waszych głowach się dzieje. Tak im dokładnie to mówię, tak, bo ja nie jestem wróżką i nie wiem. Jak Jakby mi zostawicie taki ślad po tym, ja będę mogła się domyślać, tak, gdzie, gdzie tkwi yy, ta przyczyna, że coś nie zostało yy, przez was dobrze rozwiązane. Słuchajcie, to, że tak jak na początku już wspomniałam, to, że nasz, nasz, z naszymi uczniami dużo łatwiej nam jest rozmawiać, tworzyć atmosferę uczenia się, atmosferę sprzyjającą komunikacji, czyli dającą poczucie bezpieczeństwa i wzajemny szacunek, to o czym mówiłyście, to trudniejszą sprawą jest chyba rodzic, czyli trzeci element układanki naszej szkolnej i życiowej, dnia codziennego, bym powiedziała. Jak zacząć, jak zacząć pracować z rodzicami? I nie zadam już pytania trudny rodzic, bo zaraz usłyszę, że trudne są sytuacje, ani rodzice. Natomiast jak zacząć dobrze współpracę z rodzicami, która pozwoli na dobrą komunikację. Taką już ustaliłyśmy, która sprzyja procesowi uczenia się naszego ucznia. Ja myślę, że dla mnie takie są <coughs> dwie sprawy bardzo ważne. Po pierwsze mówię, komunikujcie mi, <coughs> komunikujcie <coughs> mi um, Waszą perspektywę. Przyjmuję z założenia od razu, że rodzic może mieć inną perspektywę niż ja. Po prostu on nie jest ze mną w klasie, on nie widzi sytuacji. On dostaje informacje od swojego dziecka, które przychodzi do domu i młodsze dziecko tym ten, ta ocena tej sytuacji, która się wydarzyła w szkole, tak to co się działo jest tym bardziej subiektywne i jest jeszcze ma podbudowę hmm. bardzo emocjonalną. Tak, a więc ten przekaz może przez rodzica być całkowicie inaczej odebrany i rodzic tego ma prawo. Tak po prostu. I dlatego dla mnie najważniejsze jest, żeby rodzic wiedział, że jeżeli coś się zadzieje, on coś zauważy, żeby do mnie przyszedł i mi to zakomunikował. Tak, gdzie jest problem? Że ma jakieś w ogóle, tak, że ma inną perspektywę, że to widział, żeby się zapytał. Tak? To jest jedno, a drugie, to myślę, że jest komunikowanie rodzicom z mojej strony, jakie są moje intencje tak czegoś. Robię to w ten i, i taki sposób, dlatego, że chciałabym. To i to uzyskać, tak? Czyli dzielenie się dzielenie się z tym, co idzie, jaka jest intencja mojego jakiegoś podejmowanego działania, tak? Jakby tak grałem w otwarte karty, tak? Tak i tak pracuję z Państwa dziećmi, tak? W ten i w ten sposób oceniam, tak? W taki i taki sposób widzę naszą współpracę. Czyli ja wykładam swoje karty na stół i proszę ich, żeby oni też uczciwie mówili mi o tym, jak, jak oni to widzą. I nawet mam taki jedny, jeden bardzo e, ładny sposób na to. E, jest taka metoda dwóch gwiazd, jednego życzenia. Informacja zwrotna, rodzaj informacji zwrotnej, e, kiedy, e, kiedy mówimy na przykład uczniowi, czy piszemy uczniowi, m, co zrobił dobrze, poprawnie, tak, i, a nad czym musi pracować, e, to ja w pewnym momencie e, wprowadzając też w to rodziców, e, daję im po prostu e, przygotowany taki taką malutką kartkę, na której są dwie gwiazdy, jedno życzenie i proszę rodziców o to, żeby napisali mi, tak, co doceniają w mojej pracy z, z, ze swoim dzieckiem, tak? a nad czym ja, na przykład ja powinnam popracować, tak, jakie mają życzenie po prostu, tak. I to naprawdę się bardzo sprawdza. Wiecie dlaczego? Bo ludzie piszą o konkretach. I to naprawdę to są takie bardzo często konkretne rzeczy typu, no jak ostatnio, ja się przyznam, moją pię piętą Achillesa jest dziennik, uzupełnianie go, tak? A więc oni poprosili ostatnio, żeby jednak było, była wpisana ta wycieczka, na którą my wychodzimy, tak? A więc ja przyjmuję tą perspektywę, szanując po prostu... To, że dla nich może to być bardzo ważne, no bo gdzieś muszą sobie ten harmonogram ułożyć. Tak? A ty nie wszystko zauważasz. A ja nie wszystko. Dla mnie dziennik naprawdę jest ostatnią rzeczą, e, którą powinnam w swoim zawodzie robić, bo no zawsze wybieram dziecko, tak? No i zawsze gdzieś tam ten dziennik u mnie kuleje. Czyli wspomniałaś o dwóch rzeczach, czyli po pierwsze prosisz rodziców, żeby komunikowali się z tobą, czyli jest problem, widzę problem, tak. to przychodzę i rozmawiam, tak. nawet jeżeli y, jest to błachostka, ale z punktu widzenia rodzica to jest niezwykle istotne, tak. to jest pierwsze. Drugie, zbierasz od nich też informacje zwrotne, czyli nie boisz się tego komunikatu, y, no, w czym nie jestem doskonała i perfekcyjna. Natomiast... Y, Coś jest to mm -hmm. obszar, nad którym warto popracować i dajesz też taką otwartość. Mówiłaś też o tym, że mm, komunikujesz też rodzicom coś dla Ciebie istotne i w jaki sposób będziesz do tego dążyła. Agnieszko. Znaczy, ja myślę, że tutaj <coughs> jeśli chodzi o to pytanie, jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem, to bardzo dużo zależy od poziomu tej roszczeniowości i w jakim jesteśmy miejscu z, tym, z tymi roszczeniami, bo oczywiście. Bywają bardzo różne jakby, etapy i myślę, że jeżeli mówimy o skrajnej sytuacji, kiedy ten rodzic jest bardzo roszczeniowy, a być może nawet zdenerwowany, być może y, coś się rzeczywiście wydarzyło, czego ja nie zrozumiałam, nie dostrzegłam, bo czasami tak właśnie przecież jest, że my nie dostrzeżemy czegoś, y, to y, no, po prostu dobrze jest dać się temu rodzicowi wypowiedzieć, Aczkolwiek uważam, że są granice, tak, dotyczące też naszego takiej, takiej komfortu i strefy komfortu. Jeżeli to oczywiście jest wszystko w poziomie dalej, kulturalnym, kulturalnej rozmowy i kulturalnej komunikacji jeżeli czuję że gdzieś za bardzo jednak idziemy w kierunku <laughs> obrzucania się jakimiś w, 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 wyrzucania komuś błędów rzeczy uchnień. błędów w sposób nie, niekulturalny to myślę, że to rzeczywiście trzeba uspokoić te emocje i odczekać troszeczkę zanim będziemy ewentualnie taką rozmowę przeprowadzali z tym rodzicem Natomiast jeżeli mówimy o roszczeniach takich, które rodzic postanowił nam zakomunikować, ponieważ czuje, że rzeczywiście coś w jakiś sposób, coś pomogłoby dziecku, to wysłuchanie tych rzeczy, bądź odczytanie, bo to czasami w formie maili przychodzi. Uważam, że jest bardzo cenne przemyślenie. Jeżeli to jest w formie maila, to muszę wam powiedzieć, dziewczyny, że bardzo często daje sobie czas na odpowiedź. To znaczy, jakby postaram się pomyśleć nad perspektywą rodzica. To nie przychodzi mi od razu, na pewno w pierwszej chwili po przeczytaniu maila, który, nazwijmy to, przyszedł od roszczeniowego rodzica. Więc daję sobie czas na to, żeby, żeby zobaczyć tę perspektywę i pomyśleć nad tym, tak naprawdę, jaka jest potrzeba tego rodzica, co tutaj próbował mi zakomunikować. No i staram się odnieść do tego. Myślę, że zawsze wtedy, kiedy ja też miałam jakiś cel, bo o celu tutaj często mówimy, że, że te nasze działania gdzieś są zaplanowane, staram się przedstawić również Twoją perspektywę. E, czasami to wystarcza. Bo rodzic po prostu tej perspektywy nie znał. Ja pracując z, nie z jedną klasą, tylko z kilkoma klasami, też rzeczywiście nie zawsze dopilnuję, żeby każdą swoją intencję przedstawić. Staram się ją przedstawiać dzieciom, ale nie zawsze w sposób tak bardzo oczywisty dociera ona do rodziców. I to jest bardzo ważne, żeby nas spokojnie wtedy te intencje przedstawić uszanować ten głos, a jeżeli z jakiegoś powodu właśnie ta rozmowa jest, nie wiem, trudna albo zaburza też naszą tą strefę komfortu czy bezpieczeństwa, to dać sobie czas na to, żeby, żeby uspokoić emocje, pewnie po obu stronach. To, co powiedziałaś, Agnieszka, jest niesamowite, bo ja też mam bardzo podobne doświadczenia z mailami, czyli z dziennikiem elektronicznym, w który otwieram, patrzę, no jest elaborat. Czytam, wściekam się oczywiście i smaruję odpowiedź. Mhm. Po I czym wy, i wykasowuję i wszystko, tak. w to to, ale nie zaznaczam i wyrzuć, tylko literka po literce. I boję się najbardziej momentu, w którym kliknę nie ten przycisk i pójdzie, wyślij. Mhm. <laughs> ale masz rację, to są emocje, które musimy wyciszyć i one nie są dobrym doradcą i czasami po nie pakujemy się w nie lada problem i trudność z której jest trudno jest wyjść bo to jest tak z tą komunikacją z każdym jak w naszym życiu czasami możemy powiedzieć o jedno słowo za dużo i lepiej powiedzieć o jedno za mało bo się tego słowa już nie cofnie mm -hmm. natomiast ja wrócę do rodziców wyobraźcie sobie macie sytuację zebranie trudna sytuacja, nie mówimy o trudnych rodzicach, trudna, bardzo trudna sytuacja, i jeden z rodziców właściwie jest tym, który trzyma władzę mhm. i jego zdanie jest najważniejsze, taki wodzirej bym powiedziała. Jak poradzić sobie z taką sytuacją? Yy, zebranie większość rodziców uczniów z naszej klasy, co zrobić w takiej sytuacji? To, to, to są trudne sytuacje, to są rzeczywiście trudne sytuacje, bo tutaj no, kłania nam się umiejętność prowadzenia grupy ogólnie. Tak? Grupa funkcjonuje inaczej niż indywidualny człowiek. Często jest nieobliczalna i tam dużo może, może się zadziać na zebraniu. Natomiast no, ja myślę, że e, jeśli mamy tutaj takiego przywódcę, tak, który wypowiada się za wszystkich, to jest taka metoda na rozbrojenie tego. E, w moim przypadku ja poproszę po prostu wtedy, żeby każdy z rodziców się wypowiedział, co ma do powiedzenia, bo m, rodzice też przyjmują różne role z różnych powodów. Tak? E, I tutaj trzeba no, spowodować, żeby nie tylko jedna osoba, Wypowiada się za wszystkich, tylko żeby każdy z tych rodziców wypowiedział się sam za siebie. No i tutaj się okazuje, że wcale nie wszyscy tak myślą, tak? Ale jakby trzeba otworzyć, trzeba otwarcie powiedzieć tak, że chciałabym dzisiaj, żeby wszystkie osoby w naszym gronie. Powiedziały, jaką mają perspektywę. Dziękuję za Pana wypowiedź, podziękować ładnie, tak? Podziękować, docenić, tak, tak. nie gadam. Ale chciałabym, żeby każdy z <laughs> tu wypowiedział się na ten temat, tak, żeby, żeby ja też znała perspektywę każdego z Państwa, tak? Jaka tu jest? No i zazwyczaj się okazuje, że zazwyczaj grupa nie jest jednorodna. Ludzie mają różne perspektywy, tak? Niektórzy się wycofują, mówią, że oni nie mają problemu, tak? a więc wtedy się jakby osłabia tę jedną wypowiedź, którą, którą um, ta osoba prezentuje. Zresztą często w moim też doświadczeniu jest tak, że um, ludzie się wypowiadając, wypowiadając mówią, że to jest opinia jakiejś większej ilości osób hmm. po to, żeby nadać znaczeniu tej wypowiedzi po prostu i wzmocnić się, tak? I spokojnie podziękować, tak. I tak. próbować się Bardzo podziękować opinii. kulturalnie za tą opinię, ale jakby otworzyć przestrzeń dla innych. Mało tego czasami są rodzice, którzy, którzy z różnych też powodów nie, nie chcą stawać w kontrze. Nie wiem, są czasami nieśmiali, nie chcą zrobić krzywdy swojemu dziecku i tak dalej, tak? A więc żeby spokojnie zadbać też o nich po prostu, tak? Żeby każdy miał tę możliwość powiedzenia. się. tak jak w klasie, jak się z mi też pracuje, nie? Tak mi się wydaje. Mhm. Znaczy, ja mam bardzo podobne doświadczenie i myślę, że ten, ten sposób znaczy, również wielokrotnie przeze mnie sprawdzony, no bo ja się jeszcze nie spotkałam nigdy z taką sytuacją, żeby jeśli jest 20 rodziców w klasie, żeby wszyscy rodzice, 40 osób, czy 30, czy 20, wszyscy myśleli dokładnie tak samo. No nie ma takiej możliwości i Dobrze, że rodzice o tym mówią. Słuchajcie, jeśli my jesteśmy w stanie jakby to przyjąć, a przecież to jest nasza praca, no, no chcemy się dowiedzieć, tak? Chcemy wiedzieć, jak, jak y, są postrzegane różne rzeczy, więc ja uważam, że zawsze lepiej, że powiedzą, niż jakby mieli nie powiedzieć, y, i żebyśmy mieli dowiedzieć się jeszcze, co gorsze, na przykład od osób jakichś trzecich, czwartych i, mm -hmm. i dziesiątych, więc lepiej, że to powiedzą na, na, na zebraniu, więc ja naprawdę bardzo doceniam takie, takie wypowiedzi. Natomiast rzeczywiście ważne jest wówczas to, żeby dokładnie zrozumieć tę sytuację, a nie tylko opierać się na opinii jednej osoby. Czy prostu, jeśli tak my tego tak. nie otworzymy, no to często mm, <coughs> dochodzi do takiej sytuacji, że rodzice mm, między sobą się komunikują. No teraz bardzo modne są te grupy różnego rodzaju. Uh -huh. Takie ja na Facebookowe. Wiem, że, tak, facebookowe. <coughs> ja się, jestem wdzięczna niektórym rodzicom, którzy gdzieś tam komunikują, że coś tam w klasie się dzieje poza. Uh -huh. E, bo to nie jest dobre. Nie jest dobre dla nikogo, tak? E, rodzice y, gdzieś tam w cudzysłowie nakręcają się czasami, tak? Nie znając... Zamiast przyjść i zapytać po prostu, tak? I powiedzieć, jak co jest, co jest na rzeczy, to między sobą się po prostu troszeczkę nakręcają. To co dobrze Wiesz, jest warto mieć swojego jest. człowieka w takiej grupie. E, ja nie mówię, żeby mieć swojego <laughs> człowieka. Ja bardziej, bardziej chcę powiedzieć o tym, że warto otwierać trudne, te trudne w cudzysłowie sytuacje, tak? Mówić hmm. o nich, rozmawiać o nich. Prosić o to, żeby ludzie komunikowali. Nie tak? zostawiać mm -hmm. niezadowolonego tak. rodzica, tak. ponieważ on, tak. pociągnie, za tak. on pociągnie za sobą. On pociągnie za sobą innych rodziców, mało tego, z, y, to też tak z doświadczenia, m, często podpinają się o, nieładne słowo, przepraszam, ale rodzice, którzy mają inne problemy. Tak mhm. i przy okazji e, no gdzieś tam załatwi inny swój problem albo emocję jakąś, którą mam, i która w ogóle nie jest związana z problemem, który gdzieś tam jest na forum, się pojawia. Nie? Czy nie ma jak dobry początek, dzięki któremu pozyskamy rodziców o, do tego, żeby nam mówili tak. o trudnościach i odpowiecznych. Okazujemy swoich... swoją otwartość po prostu na nich, nie? że my nie chcemy. Mamy jeden cel. W sumie to jest ten sam przecież cel, tak? Chcemy sprzyjać rozwojowi tego dziecka. Tak? Ja myślę, że te twoje karteczki, które są dwie gwiazdy jedno życzenie. Y, są jednym z takich y, kluczowych y, momentów na każdym zebraniu, czyli mhm. z, zbiorę informacje. Każdy rodzic może napisać to, co go najbardziej boli i może napisać otwarcie, więc nie narażając się z drugiej strony na zemstę nietoperza, mhm. tak, czyli nauczyciela, mhm. ale jeżeli zbudujemy tę atmosferę, nie będziemy się bać y, kontaktu z rodzicem i traktować go jako y, niepotrzebnego dodatku do szkoły, to wtedy nawiążemy dobrą współpracę i myślę, że ta komunikacja będzie dużo lepsza. Ja, chciałam ja jeszcze, jeszcze Każu, tak. chciałam powiedzieć o jednym a pro tych zebrań, bo to są rzeczywiście naprawdę tematy. O to chciałam ważny. zapytać. Ja myślę, żeby znowu tutaj, myślę, że większość nauczycieli chciałaby dobrze, tak? Natomiast my często tak mamy, że ja na pewno ja jestem ogólnie osoba aktywna, ja bym od razu chciała coś robić. I nauczyłam się przez te wiele lat, że trzeba sobie dać czas sobie i rodzicom. Tak? Czyli jeśli jest zebranie, omawiamy, otwieramy ten problem, omawiamy go, każdy podzieli się swoją perspektywą, ale mówimy, proszę Państwa, potrzebujemy na to czasu teraz, tak? zastanówmy się, przemyślmy to i gdzieś odkładamy to w czasie po prostu. Tak? Trochę emocje opadną, tak? a jednocześnie będziemy mieli czas na takie naprawdę przyjrzenie się temu, procesu, temu, temu problemowi. I to jest moim zdaniem znowu ważne. Tak? nie chciejmy robić od razu czegoś, bo chcemy szybko, no chcemy Rozwiązek, właśnie dobrze rozwiązać. Potrzebujemy tak? czasu. Ja taka czasami jestem. właśnie. Już jest problem, to ja już będę działała. I nauczyłam się właśnie, żeby troszeczkę właśnie tutaj e, wystopować, dać tą przestrzeń i dać wszystkim czas na zastanowienie się. Mianie koleżanka nie? kiedyś, e, psycholog, powiedziała, że e, z pracą z, e, zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami jest jak e, z suszarką. E, rozwiesisz i zaraz nie zdejmiesz suchego. Musisz dać <noise> temu czas. Ja chciałam jeszcze Was zapytać o w ogóle o prowadzenie spotkań y, z rodzicami. W jaki sposób najlepiej przekazać y, rodzicom y, informacje o postępach? Bo y, często zdarza się, że dostaje rodzic karteczkę 3, 5, 4, 2, 2, 1. I co z tym dalej bingo. robić? I bingo, i bingo, tak. Albo i to to lotek. I chciałam Was zapytać, jak wy widzicie współpracę z rodzicami otwierającą i poza tym, co już powiedziałyście, taką wspierającą ucznia w procesie uczenia się? Hmm. No to ja mam jeszcze jednych karteczkach, które robię, bo te, o których mówiłam, to one są tak mniej więcej w pół semestru. Ale na pierwszym zebraniu zawsze przygotowuję dla dzieci, dla dzieci takie kartki i dla rodziców. I na tych kartkach proszę rodziców, żeby napisali, jakie są oczekiwania rodzica a propos naszej relacji. Tak I tam jest um, opisane, um, prośba, jakby, żeby napisali, co jeśli chodzi o rozwój intelektualny dziecka, rozwój emocjonalny i naszą komunikację. To są takie trzy obszary, w których ja proszę, żeby oni się wypowiedzieli. I To jest dla mnie bardzo ważne źródło też wiedzy, tak? bo ludzie też mają różne wartości, różne doświadczenia i, i po prostu są różni. tak. I um, Różnych um, działań nauczyciele oczekują po prostu podczas roku. Więc hmm. Myślę, że to jest taka pierwsza taka możliwość, żeby tę relację otworzyć, tak i pokazać, że jesteśmy otwarci. Hmm. To tak, to ja jest myślę, to że rzecz. trochę trudniej, to wygląda trochę jest to trudniejsze w klasach starszych, tam, gdzie rzeczywiście ten rodzic dostaje te 4, 3, 2, 5. Yy, I to budowanie jest trudne zarówno z perspektywy wychowawcy. Który rzeczywiście nie ma wiedzy o wszystkich tych rzeczach, które dzie dzieją się na innych przedmiotach. <laughs> Także ja mogę się podzielić tym, co robię jako nauczyciel języka polskiego, e, więc ja zdecydowanie dokładnie to samo, e, o czym mówiłam przy okazji komunikowania się z uczniem: staram się pokazywać rodzicom dobre strony dziecka. Czyli te rzeczy, które już dziecko po prostu umie. Więc jeśli chodzi o język polski, to umiejętności, które opanował. Ale jeśli chodzi o takie wychowawcze rzeczy, no to te umiejętności, yy, no takie wiecie, kompetencje po prostu społeczne, które posiada, czy jakieś inne, którym się, którym się wykazał. Więc budowanie też tej relacji na pokazywaniu tego, że widzę dobre strony dziecka. Bo same oceny no, nie wystarczają. Oceny są niestety, wiemy, że no, nie odzwierciedlają wkładu pracy, jakie dzieci, jakie dzieci no, po prostu wkładają w to, żeby te ocenę uzyskać. I czasami nawet takie po prostu dostrzeżenie i powiedzenie, że widzę, że dużo pracy to dziecko w to włożyło, widzę postęp, widzę to, że, że gdzieś tutaj prawda, nawet gotowość była. Nawet jeżeli nie było tego postępu, ale była ta gotowość, to są rzeczy, które rodzic z perspektywy domu widzi. I jeżeli przychodzi i spotyka się tylko z taką gołą, w cudzysłowie, oceną, którą jest dwójka i trójka, to to nie odzwierciedla tego, co on widzi w domu. Więc samo powiedzenie tego, że, 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 że widzę, dostrzegam tę pracę, to już jest często ten otwierający komunikat który ułatwia dalszą komunikację w rozmowie z, z rodzicem i pomyśleniu nad tym, co może być dalszym krokiem, żeby nie zmarnować tego potencjału, który jest, na przykład poprzez tę gotowość, chociażby samo. Agnieszka powiedziała o ważnej rzeczy o tym, że mówisz najpierw o tym, co już jest dobrze, co poszło. Mhm. co nawet jeżeli to jest gotowość tylko, to już zauważyłaś, że to jest. to nie musi być już znaczący progres. To wystarczy, że drgnęło i już dalej możemy mówić o jakby to powiedzieć planować, co możemy zrobić dalej. I powiem Wam, że miałam takie doświadczenie. I zachęcam Państwa do przyjrzenia się, przyjrzeniu się sposobu, jakim komunikujemy i co mówimy rodzicom o ich dzieciach. Otóż powiem Wam, że w rozmowie z rodzicami w pewnym momencie dostaję Pani Kasiu, ale Pani nie mówi nam nic dobrego. Hmm. I wiecie, zaczęłam się zastanawiać, ja mówię, ale jak to nic dobrego nie powiedziałam? I wiadomo, że pierwszy, y, jakie jest wrażenie, no jak nie mówię. I już y, jakby powiedzieć, koguci grzebyk się stroszy. Ale kiedy naprawdę, y, wiecie, zastanowiłam się przez chwilę, wie, wiecie Państwo, ja bardzo przepraszam. Ja chciałam po prostu, i zobaczcie, to są moje szczerymi chęciami, jest piekło wybrukowane. Mhm. Ale y, powiedziałam, że, że no, byłam przekonana, że powiedziałam o pozytywach, i, i ci rodzice poczuli, no nie, pani Kasiu. A ja chciałam po prostu jak najszybciej powiedzieć, nad czym trzeba popracować, mhm. bo to są trudności. No, I to jest niezwykle istotne, co powiedziałeś. Mhm. Ja przeprosiłam i dzięki temu naprawdę m, tę relację mamy bardzo dobrą, bardzo zdrową, bardzo m, opartą na wzajemnym szacunku, no bo też... M, no, nie ma co ukrywać. Od czasu do czasu, jako nauczyciele, też musimy się przyznać przed rodzicami, że czegoś nie zrobiliśmy. Na przykład, nie wypełniam dziennika. Ja myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby rodziców nie zaskakiwać różnymi rzeczami. że y, Tak, na ]śmy... przykład, łapiąc na korytarzu go. Łapiąc go na korytarzu. Pana dziecko. Nie rozmawiać na korytarzu. Tak. To nie jest przestrzeń. Tak. Nie rozmawiać na przerwie urywanej. Mhm. I, i, to jest, I to jest właśnie to. Stwórzmy warunki mhm. do komunikacji. Ja, dla mnie bardzo ważne jest to, jak ja w ogóle postrzegam rodzica. Dla mnie to jest mój sprzymierzeniec. Jeśli ja go tak widzę, to on nie może być tylko odbiorcą mojej komunikacji o jego dziecku. Tak? czy jego dziecko jest takie, czy takie. Już nie, za, nie zależy, czy to są informacje, które są tylko oparte na, na tym, czego dziecko powinno się uczyć, a in, czy na tym, czego, co potrafi. Tak? Tylko jeśli on jest odbiorcą, no to jeśli jest odbiorcą, to ja tylko nadaję. A jeśli jest dla mnie sprzymierzeńcem, no to ja go widzę w dialogu jakimś. Tak? Więc czegoś odczekuję. I często jest taki paradoks mamy, że my nauczyciele chcielibyśmy, że rodzice z nami współpracowali, a jednocześnie dajemy im komunikat tylko w jedną stronę. I gdzieś tam, właśnie tak jak mi Agnieszka, tak, damy oceny, no i co? Właściwie, tak? Oddaliśmy sprawę, zdaliśmy koniec, tak? Ale jeśli ja oczekuję, że ten rodzic będzie ze mną współpracował, że będziemy wspólnie coś robić, żeby wspomagać to dziecko w rozwoju, to ja daję tą przestrzeń też do wypowiedzenia się, tak? No i tutaj mamy w szkole bardzo piękną praktykę od kilku lat stosowaną tak zwane spotkania trójstronne. Y to spotkanie polega na tym, że um, ja robię diagnozę dziecka tak, w różnych obszarach. E, robię taką kartę, w e, której opisuję, jak ja widzę dziecko, w czym dziecko jest dobre, w każdym obszarze, czy matematycznym, przyrodniczym, polonistycznym, e, historycznym, emocjonalno-społecznym. E, opisuję dziecko, ale dziecko też dokonuje takiej e, samooceny. Oczywiście to jest też proces, my do tego dziecka przygotowujemy, ocenia siebie. I z taką kartą, ja przygotowana, dziecko przygotowane, zapraszamy rodzica, tak? Czyli jest to spotkanie trójstronne, bo jest właśnie są rodzice, dziecko i ja. I teraz zazwyczaj y, im dziecko starsze, tym ono bardziej prowadzi jakby to spotkanie, czyli dziecko mówi jak ono się postrzega i tam są te obszary w których ja jestem dobry, ale są też te obszary na czym ja muszę pracować. Potem ja mówię jak ja to widzę. I potem też daje się rodzicowi wypowiedzieć, jak on, jak on widzi, tak bo jak wspomniałaś, już nie wiem, czy Kasiu czy Agnieszko, że często może być tak, że w domu dziecko inaczej, na przykład, nie wiem, czyta coś, tak, bo nie ma takiego stresu, bo jest u siebie, w swoim środowisku, tak? przychodzi do klasy, są emocje, stres, no i to czytanie wygląda inaczej, tak? A więc to jest taki wtedy moment do tego, żeby te perspektywy wymienić. Jak wymienimy już wtedy, tak, zazwyczaj rodzice. a zazwyczaj... Co jest piękne? Piękne jest to, że zazwyczaj. To, co ja wiem o dziecku, bardzo się pokrywa, przynajmniej w klasie czwartej już, to, jak dziecko się postrzega, tak? Hmm. Więc zazwyczaj bardzo łatwo potem jest dojść do tego, jakie mamy obszary, nad którymi warto pracować, tak? Jeżeli ten obszar nam się zgadza, i na przykład właśnie mamy do pracy czytanie ze zrozumieniem, teraz ja tego rodzica mogę zaprosić do tego, tak? I mogę zrobić taki kontrakt. T tak to wygląda, że ten, ten, ym, to spotkanie kończy się takim kontraktem i piszemy na końcu wniosku, wnioski z niego. Co ja y, robię w szkole jako nauczyciel, tak? a co robi rodzic w domu z dzieckiem? Tak? Wszyscy się podpisujemy, uczeń składa swój podpis, rodzic i ja i do tego kontraktu potem się odwołujemy tak? za jakiś czas. W ogóle potem w ogóle wracamy do całego dokumentu, wracamy w kwietniu. Tak? i to jest naprawdę bardzo świetna praktyka nie jest um, ona jest czasochłonna to jest prawda bo kiedy ja na szkoleniach warsztatach mówię o tym nauczycielom to oni jakby to jest pierwszy zarzut zgadza się natomiast My też z perspektywy naszej szkoły, nauczyciele, jak się, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, że coś takiego będzie, to mieliśmy, mieliśmy opór na to. Tak? Bo to jest czasochłonne, bo ci trzeba diagnozować, potem przygotować do tych spotkań. Mają te karty, wypełniają. My wypełniamy, oni wypełniają. Czasami te sprawdziane trzeba porobić. Tak? Natomiast ym, wprowadzając to, my dostaliśmy od rodziców taką informację zwrotną, że to są najbardziej cenne spotkania w całym roku. Dla nich bezcenne po prostu, tak? Żadne ogólne zebrania, mhm. dni otwarte też ważne, ale też nie tak. To spotkanie, my je robimy w koniec października właśnie, tak? Jest najbardziej cennym spotkaniem dla nich w całym roku. Dlatego ja bardzo zachęcam wszystkich do tej praktyki. Taka właśnie ludzka, oparta na komunikacji, tak, na relacji. Tak jak mówiła mówiłaś ci właśnie o tym trójkącie. Ja nawet pracę magisterską z tego trójkątu pisałam. Mm -hmm. e, tej żeby każdy miał możliwość wypowiedzi, żeby no, każdy się w tej czuje takim równorzędnym partnerem do rozmowy. Nie? Proszę Państwa, z taką myślą żegnamy się dzisiaj z Państwem. Pamiętajmy, że szkoła to nauczyciel, uczeń i rodzic, że ta triada jest nierozłączna. Wtedy będziemy mówili o dobrej, efektywnej szkole i naprawdę efektywnym procesie uczenia się, bo zarówno nam, nauczycielom, jak i rodzicom zależy na tym, żebyśmy wspólnie towarzyszyli w tej drodze, jaką jest szkoła, a nie jest ona łatwą. Wyboista bardzo. Bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo. Dziękuję moim gościom. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Do widzenia.